Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszym nagraniu zrealizowanym przez Fundację Instytut Badawczy Provita Bona. Dzisiejsze nagranie dotyczyć będzie pytania, które ostatnio mi zadano i na które to pytanie odpowiadając wygłosiłem dłuższy speech, który dzisiaj postaram się Państwu powtórzyć, a mianowicie czy leninizm musiał być zbrodniczy? Pytanie z pozoru wydaje się być banalne, dlatego że był zbrodniczy. Ale tu się pojawia pytanie, czy leninizm był zbrodniczy, dlatego że jakby same założenia teoretyczne tego systemu zmuszały do zbrodni, czy też był zbrodniczy, dlatego że pod hasłami marksizmu w wersji leninowskiej do władzy w Rosji dorwał się Lenin z kolegami, ponieważ byli zbrodniarzami, to stworzyli z marksizmu-leninizmu system zbrodniczy. Może zanim odpowiem na to pytanie, warto jakby wrócić do kwestii, która się ciągle pojawia w różnych dyskusjach, a dotyczących tego, czy generalnie marksizm jako taki musiał być zbrodniczy. Są takie interpretacje, na przykład w Polsce taką interpretację głosi pan Krzysztof Karoń, że marksizm musiał być zbrodniczym, dlatego że Marks stworzył utopię społeczną, co do której nie ma wątpliwości, że ludzie sami z siebie by jej nie chcieli, dlatego też Marks musiał planować terror polityczny i godził się, z góry jakby zakładał, że nastąpią zbrodnie i ludobójstwo, aby wcielić go w życie. Ja powiem tak, musielibyśmy udowodnić, że Marks miał rzeczywiście takie plany. Z pism samego Marksa to absolutnie nie wynika, żeby miał świadomość tego, że tworzy system, z którego można potem będzie stworzyć państwo zbrodnicze. Oczywiście zakładał rewolucję, zakładał, że rewolucja będzie miała charakter zbrojny i że prawdopodobnie w tej rewolucji, jak możemy się domyślać, zginą również ludzie. Z drugiej strony pojawia się pytanie, czy zakładał fizyczną likwidację burżuazji i wszystkich tych tak zwanych klas posiadających. Na to dowodu nie ma, dlatego że w innych fragmentach Marks pisze na przykład o tym, że rewolucja wyzwoli proletariat z obowiązku pracy, ale pisze również, że wyzwoli samych kapitalistów od obowiązku permanentnego doglądania swojego interesu, prowadzenia negocjacji, podróży służbowych i tak dalej. Marks zdawał sobie sprawę z tego, że kapitaliści też prowadzą ciężkie życie biznesowe. No a skoro pisał o tym, że kapitaliści też zostaną z tej pracy wyzwoleni, no to chyba z tego wniosek, że przewidywał, że jednak przeżyją. Dlatego na podstawie samych pism Marksa nie sposób tego dowieść ani tak, ani na nie. Ja osobiście uważam, że Marks zbudował utopię społeczną, a utopia ma to do siebie, że jest tylko utopią, czyli jak to sama nazwa wskazuje, utopia, miejsce, którego nie ma po grecku. Pojęcie stworzone jeszcze przez Tomasza Morusa na początku XVI wieku. Dlatego nie możemy dowieść w sposób przekonywujący tekstami samego Marksa, że przewidywał, iż stworzony przez niego system, aby działać, będzie musiał mieć charakter zbrodniczy. Co więcej, jak się spojrzy na wszystkie nurty wyrastające z tej utopii marksistowskiej, to mają one bardzo różny charakter. Mamy tutaj oczywiście nurty zbrodnicze, jak leninizm, stalinizm, maoizm, polpotyzm i kilka podobnych, ale mamy również systemy zupełnie niezbrodnicze, socjalistyczne, tak jak na przykład socjaldemokracja. Pamiętajmy, że na przykład niemiecka SPD Marksa wymazała ze swojego programu dopiero w roku 1959. No i trudno nam powiedzieć, żeby współcześni zachodni socjaldemokraci byli zwolennikami ludobójstwa i jakiejś zbrodniczej polityki. Również zbrodniczej polityki nigdy nie planowała i nie chciała wprowadzać w życie szkoła frankfurcka, czy tak zwana nowa lewica, neomarksizm, jak to nazwiemy. Frankfurtczycy zawsze krytykowali komunizm radziecki i uważali, że leninizm wykazał, że utopia Marksa jest nierealizowalna, jedyną ją formą realizowalną w praktyce jest system totalitarny i ludobójczy i dlatego głosili, że marksizm de facto zbankrutował. Dzisiejszym naszym tematem, tak jak wspomniałem na początku, jest pytanie znacznie zawężone, nie do całego marksizmu, tylko do marksizmu-leninizmu, która jest jedną z interpretacji możliwych samego marksizmu. Interpretacją zresztą, co tu dużo mówić, głęboko nieortodoksyjną. Zresztą, prawdę mówiąc, żadna ze szkół wychodzących z marksizmu nie okazała się ortodoksyjną, dlatego że marksizm nie posiada żadnego realistycznego programu pozytywnego i żadnej pozytywnej wizji co po rewolucji. I ponieważ takiej wizji nie posiada, to każda ze szkół wychodzących z marksizmu uważała pewne hasła za najważniejsze i starała się je realizować, odsuwając inne. Tak na przykład leninizm zrealizował przede wszystkim władzę, dyktaturę proletariatu i tak zwany socjalizm. Socjaldemokraci uznali, że w marksizmie najważniejsza jest kwestia społeczna. Na przykład, nie wiem, Frankfurtczycy uznali, że w marksizmie najważniejsza jest warstwa krytyczna wobec kapitalizmu i kultury kapitalistycznej. Co jest nieortodoksyjnego w leninizmie? W leninizmie nieortodoksyjne jest po pierwsze to, że rewolucję Lenin przeprowadził w kraju rolniczym, gdzie, jak się ocenia, w momencie, w którym rewolucja wybuchła w 1917 roku, proletariat miejski stanowił około 2% społeczeństwa. Ponieważ stanowił 2% społeczeństwa, z natury rzeczy trudno było mówić to o dyktaturze klasowej proletariatu, bo tego proletariatu praktycznie nie było. Marks nie zakładał, żeby Rosja miała być miejscem rewolucji w szybkim czasie. Wprost przeciwnie, uważał, że rewolucja wybuchnie w którymś z krajów uprzemysłowionych, czyli albo w Niemczech, albo w Stanach Zjednoczonych, ewentualnie w Anglii. Rosja, i jeden z badaczy myśli marksistowskiej, biograf Marksa, liberalny żydowskiego pochodzenia Izajasz Berlin, sformułował taką tezę, że w pewnych późnych punktach Marksa, pismach Marksa można znaleźć taką ideę tak zwanego Piemontu rewolucyjnego. Piemont jest to wszystkim ludziom drugiej połowy XIX wieku kojarząca się z symbol kojarzący się ze zjednoczeniem Włoch, które wyszło z Piemontu, czy właściwie z Królestwa Sardynii składającego się z Piemontu, czyli Turynu z okolicami i wyspy Sardynii. I to ostatecznie Piemont z pomocą francuską zjednoczył Włochy. Stąd też u Marksa pojawiła się taka myśl, że być może w sprzyjających okolicznościach, w jakimś kraju nieprzemysłowym i pozbawionym proletariatu, takim jak Rosja, można by przeprowadzić rewolucję komunistyczną, w wyniku której niewielka grupa robotników objęła władzę i komunistów, po to, aby wykorzystać to państwo i jego siły zbrojne do zdobycia czy podboju krajów wysoko rozwiniętych, takich jak Niemcy, Anglia, czy inne kraje wysoko rozwinięte. No tu przede wszystkim ze względów jakby geograficznych Niemcy wchodziły w grę. I zakładał, że może właśnie taki Piemont w ruchu robotniczym wystąpić, ale nie uznawał za możliwe, aby w takiej na przykład zacofanej, feudalnej, pozbawionej proletariatu i przemysłu Rosji było możliwe stworzenie trwałego kraju komunistycznego. Nie jest to możliwe, ponieważ nie ma tam maszyn i techniki. Pamiętajmy, że według Marksa w komunizmie, gdzie miało zaniknąć państwo, własność prywatna itd., całość produkcji z ludzi miała przejść na maszyny. Dlatego też kraj rolniczy z natury swojej nie jest w stanie, nie mając maszyn i techniki, stworzyć dobrobytu potrzebnego dla stworzenia systemu komunistycznego. Może on więc taki kraj, taki jak na przykład Rosja, tylko i wyłącznie stanowić chwilowe miejsce, gdzie komuniści zdobędą władzę, po to, aby za jego pomocą, za pomocą potencjału zbrojnego, militarnego tego państwa podbić na przykład Niemcy posiadające przemysł ciężki, maszyny i technikę, które umożliwią wprowadzenie komunizmu. Dlatego też Lenin, świadom tego faktu, zmienił w znaczący sposób podmiot prowadzący rewolucję. Dlatego, że Marks zakładał, że podmiotem prowadzącym rewolucję będą proletariusze, klasa robotnicza. U Lenina klasa robotnicza nie jest grupą prowadzącą rewolucję. Lenin, zdając sobie sprawę z tego, że robotnicy w Rosji stanowią mniej więcej 2% społeczeństwa, zaproponował po pierwsze wizję sojuszu robotniczo-chłopskiego, czyli nazwijmy w ten sposób wszystkich biednych, pozbawionych własności przeciwko tym, którzy cokolwiek posiadają. Po drugie, Lenin zdecydowanie wprowadził jeden element, którego u Marksa brak, a mianowicie władzę partii komunistycznej. W pismach Marksa partia komunistyczna nie stanowi samodzielnego podmiotu. Ona, można powiedzieć, ma charakter usługowy dla klasy robotniczej, organizując ją, tworząc bardziej skomplikowaną ideologię, taką jaką sam Marks. Ale generalnie Marks uważał, że historia ma pewien proces dziejowy, jest pewien sens historii i Marks uważał, że historia po tym, kiedy zakończy się kapitalizm, będzie wyglądała w ten sposób, że robotnicy w wyniku rewolucji na pewien czas przejmą władzę i wykorzystają aparat państwa do likwidacji burżuazji i własności. To jest ten element rewolucji. To jest tak zwany socjalizm, czy też dyktatura proletariatu. I następnie zapanuje komunizm, w którym zostanie zniesiona własność, chroniącą tą własność państwo, prawo, tłumacząca istnienie własności, religia, kultura, nawet filozofia. Lenin, patrząc na projekt marksistowski, zakładał z góry, że komunizmu w Rosji nigdy nie będzie. Jestem absolutnie przekonany o tym, że Lenin nie traktował pomysłów wprowadzenia komunizmu w Rosji na poważnie. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ Rosja nie posiadała przemysłu, nie posiadała techniki, to nie była w stanie przeprowadzić rewolucji komunistycznej, dlatego, że nie była w stanie wcielić w życie utopii industrialnej, utopii przemysłowej, w której maszyny, technika, fabryki będą wszystko produkowały same za człowieka. Do tego potrzebne są maszyny i technika, a tych w Rosji nie ma. Dlatego też Lenina zdecydowanie bardziej interesuje nie koniec historii, który zapowiada Marks w postaci komunizmu, tylko ten element, który Marks określa mianem socjalizmu. Socjalizm miał powstać w wyniku rewolucji proletariackiej i proletariat miał opanować aparat państwa i za jego pomocą zlikwidować własność prywatną. I to, mówi Lenin, jest podstawowy element w marksizmie, który nas interesuje. Zostało to przez Lenina opisane w znanej książce, Państwo a rewolucja, w której Lenin zebrał wszystkie pisma Marksa dotyczące samego procesu rewolucyjnego i stworzenia dyktatury proletariatu. I w książce tej wysnuł pogląd, że istotą marksizmu, tak jak on go rozumiał, nie jest żaden komunizm, gdzie wszystko zostanie zniesione wyłącznie z własnością. Lenin uważał, że komunizm to gdzieś tam dalej, kiedyś, na końca świata 17, nigdy nie będzie miało miejsca. To, co nas interesuje, to jest dyktatura proletariatu, czyli to, co Marks określał jako socjalizm. Co więcej, nie będzie to dyktatura proletariatu, dlatego że Lenin z kolei w innym dziele Co robić? Stworzył taką tezę, że rewolucji nie przeprowadzi proletariat, lecz przeprowadzi ją partia komunistyczna w imieniu proletariatu, złożona, jak to takie znane jego określenie, partia nowego typu, złożona z zawodowych rewolucjonistów. W dziele Co robić? Lenin pisze wprost, że do partii zawodowych rewolucjonistów nie należy rekrutować proletariatu. Dlaczego? Dlatego, że proletariat nie rozumie Marksa, nie rozumie Hegla, I w ogóle generalnie to proletariuszom chodzi o jakieś głupoty typu podwyżki, typu zmniejszenie godzin pracy, wprowadzenie ubezpieczeń od wypadków w fabryce, emerytury, renty i tego typu rzeczy. Lenin pogardliwie nazywa to określeniem trade unionizm, czyli jakbyśmy to powiedzieli związkowość, czy też syndykalizm może bardziej. I Lenin zastanawia się, myślę, podwyżki dla robotników, a co mnie to w ogóle obchodzi? 8-godzinny dzień pracy dla robotnika? A co mnie to w ogóle obchodzi? Lenina w ogóle nie interesuje los robotników. Lenina interesuje tylko i wyłącznie, aby proletariat stanowił, można powiedzieć, mięso armatnie rewolucji. I dzięki rewolucji władzę zdobędzie nie żaden anonimowy proletariat, tylko bardzo konkretny podmiot, który się nazywa Partia Komunistyczna, która będzie rekrutowana z lewicowych intelektualistów, takich jak zresztą on sam. Jak połączymy tezy tych dwóch książek, to dochodzimy do wniosku, że Lenina po pierwsze nie interesuje komunizm, nie interesuje zniesienie własności prywatnej. Lenina interesuje wyłącznie rewolucja i uchwycenie przez partię komunistyczną w imieniu proletariatu władzy, a następnie zabór całej własności prywatnej i zrobienie z tej własności prywatnej własności państwowej, którą zarządzać będzie aparat partyjny rekrutujący się z lewicowych intelektualistów. I taki jest cel Lenina. Można dlatego bez wahania powiedzieć, że celem Lenina jest dyktatura partii komunistycznej. W co robić? Lenin pisze wprost, że partia komunistyczna złożona z lewicowych intelektualistów przeprowadzi rewolucję komunistyczną z proletariatem i dla proletariatu. Jeśli proletariat nie będzie chciał wziąć udziału w tej rewolucji, to przeprowadzi go mimo proletariatu. A jeśli proletariat sprzeciwi się rewolucji komunistycznej, to zostanie ta rewolucja wprowadzona nawet wbrew proletariatowi. Lenin pisze, że być może proletariat jest za głupi, żeby zrozumieć rewolucję, dlatego też gdzieś tam dzieci, wnuki kiedyś zrozumieją, że ich ojcowie i dziadowie nie mieli racji, nie popierając rewolucji, więc działamy w imieniu obiektywnego dobra tychże dzieci i wnuków, którzy nam kiedyś podziękują. No i można powiedzieć, że tutaj znajduje się jakby sedno ludobójczego programu Lenina. To znaczy partia ma objąć władzę, odwołując się do interesu proletariatu. Stąd tak prosto było mu zawrzeć sojusz z chłopstwem, dlaczego nie może się odwoływać również do interesów chłopów. Tym niemniej rewolucja traktuje ich tylko i wyłącznie jako narzędzie rewolucji, jako mięso armatnie, dlatego że celem rewolucji jest władza dla członków partii komunistycznej, którzy mają mieć nie tylko całą władzę polityczną, ale również mają mieć całą władzę ekonomiczną w państwie za pomocą nacjonalizacji całej własności wszystkich tzw. środków produkcji, czyli zarówno kapitału przemysłowego, jak i kapitału rolnego. Tutaj jakby znajduje się cały przyszły proces nacjonalizacji przemysłu i kolektywizacji rolnictwa, który zrealizował po części Lenin, na przypadku kolektywizacji rolnictwa już po jego śmierci Stalin. No i teraz się pojawia pytanie, co właściwie daje partii komunistycznej prawo do zrobienia rewolucji w imieniu proletariatu i chłopstwa, nawet jeżeli będzie to rewolucja wbrew proletariatowi, wbrew chłopom i wbrew burżuazji. No bo ta burżuazja i ziemianie mają być w wyniku tej rewolucji pozbawieni własności. I Lenin odwołuje się tutaj przede wszystkim do wizji żelaznych praw historii opisanych najpierw przez Hegla, a potem przez Marksa. Stąd też w literaturze zaczęło się pojawiać wiele interpretacji, z którymi ja się zgadzam, że cały system terroru i ludobójstwa wynika z tego przekonania, że Lenin sam jeden w wyniku lektury Hegla i Marksa zrozumiał, co jest dobre dla świata. Dla wszystkich klas społecznych, nawet jeżeli te klasy społeczne tego nie rozumieją i nie chcą. Na przykład Leszek Kołakowski w głównych nurtach marksizmu rozrysował takie jakby wielkie równanie. I mówi Leszek Kołakowski tak. Według Lenina istnieje obiektywny interes wszystkich ludzi. Obiektywny interes wszystkich ludzi wyrażają postulaty proletariackie, czyli klasa proletariacka. Ponieważ klasa proletariacka jest głupia i zajmuje się trade unionizmem, czyli chce podwyżek, emerytur, świadczeń socjalnych i tak dalej zamiast rewolucji, dlatego obiektywny interes klasy proletariackiej wyraża partia komunistyczna. A w partii komunistycznej, jakbyśmy mieli znaleźć ten ośrodek, który wyraża obiektywny interes partii, czyli również proletariatu i interes wszystkich ludzi, to jest to Włodzimierz Illicz Lenin. Innymi słowy, mówi Leszek Kołakowski, interes całego świata i pogląd Lenina jest jednym i tym samym. I to jest właśnie cały ten problem, który został w późniejszej literaturze, czy właśnie nie tyle w późniejszej, co równolegle do Leszka Kołakowskiego w literaturze światowej określony mianem gnostycyzmu leninowskiego. Pojęcie gnostycyzmu czy gnozy leninowskiej wprowadził do literatury światowej Eric Voegelin w swojej nowej nauce polityki z 1952 roku, a następnie rozpowszechnił Alain Bézançon w swojej pracy o leninizmie. W Polsce na przykład ten termin bardzo propaguje profesor Roman Becker, mówiąc o gnozie totalitarnej leninowskiej. Na czym polega, co to takiego jest ta gnoza? Gnoza jest to przekonanie, że istnieje jakaś obiektywna, ukryta przed ludźmi prawda o świecie, o dobru i szczęściu tych ludzi, która nie jest dostępna dla wszystkich, tylko czasami zdarzy się ktoś, jakaś jednostka, wybitny filozof, prorok, jednostka natchniona, która nagle rozumie i zrozumiała, jakie jest obiektywne szczęście człowieczeństwa. I ktoś taki, nazywany gnostykiem, stara się człowieka uszczęśliwić, ponieważ jest jednak jedynym, który to rozumie, czy też razem z niewielką grupką, która go popiera, to narzuca to rozwiązanie całemu światu, czy chce je narzucić właśnie dlatego, że ma wewnętrzne przekonanie, że wyraża dobro obiektywne ludzi, który chce, jak to się mówi popularnie, uszczęśliwiać na siłę. I Lenin z pewnością ma to poczucie, że posiadł tą tajemną gnozę, wyczytaną u Hegla i u interpretowanego przez niego bardzo autorsko Marksa, posiadł tą prawdę o obiektywnym interesie całej ludzkości, jest przekonany, że tenże interes całej ludzkości wyraża tylko i wyłącznie on sam. Dlatego w partii leninowskiej, a potem to zostanie rozwinięte przez Stalina, mamy ciągle permanentne czystki i walki z frakcyjnością. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto nie zgadza się z przewodniczącym, to nie jest ktoś, kto inaczej myśli, ma inny pogląd na ten temat. W partii typu leninowskiego zakłada się, że kierujący partią posiadł monopol na gnozę, czyli na tą ezoteryczną mądrość, i albo się popiera gnozę przewodniczącego, albo się jest odstępcą. Co ciekawe, tego typu odstępstwo było traktowane od samego początku przez Lenina nie w kategoriach jakiegoś błędnego myślenia, błędu politycznego, innego poglądu. Lenin uważał, że nasze myślenie zdeterminowane jest przez pochodzenie klasowe. Dlatego jeżeli ktoś się nie zgadza z Leninem, znaczy, że ma nieodpowiednie pochodzenie klasowe. Można powiedzieć, pochodzenie klasowe determinuje nasze myślenie, co oczywiście nie zmienia faktu, że Lenin sam proletariuszem nie był. Stąd jest na przykład towarzysz Dzierżyński, notabene zresztą pochodzący z polskiej szlachty, wydał taki słynny okulnik dla Czeki, że jeżeli przesłuchujemy podejrzanego, pierwsze pytanie, które należy mu zadać, to jest pytanie o pochodzenie klasowe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś ma nieodpowiednie pochodzenie klasowe, to źle myśli i nie zgadza się z rewolucją. Jeśli ktoś ma odpowiednie pochodzenie klasowe, to znaczy, że albo rzeczywiście źle myśli i wtedy można go nawrócić, albo jeżeli mam odpowiednie pochodzenie klasowe, to znaczy, że zna. To potem już w takiej, bym powiedział, wersji bardziej liberalnej za czasów Breżniewa, stąd pojawiły się tak zwane psychuszki, czyli dysydentów partyjnych trzymano w zakładach psychiatrycznych, uważając, że jak ktoś krytykuje linię partii, to jest nienormalny. No tak, bo znaczy, że jeżeli ma odpowiednie pochodzenie klasowe i krytykuje linię partii, to znaczy, że po prostu umysł mu szwankuje, jest psychiczny, więc go się trzyma w psychuszce, no chyba logiczne. W czasach leninowskich i stalinowskich liczba ludzi, która myślała nie tak jak trzeba, była dosyć duża, dlatego należało ich likwidować albo fizycznie, albo, to jest pomysł, który wprowadzili Lenin ze Stalinem, wysłać na przykład na 10 lat do łagru i tam jak ktoś przez 10 lat w łagrze będzie pracował fizycznie jak proletariusz, to nie mając pochodzenia proletariackiego zacznie myśleć po proletariacku i będzie dlatego popierał rewolucję komunistyczną. Można powiedzieć, że cały projekt gułagów i tych kilkudziesięciu milionów ludzi siedzących w gułagach znajduje się już w myśli Lenina. Lenin, jak wiadomo, pierwsze już gułagi zaczął budować, no ale z powodu swojej przedwczesnej śmierci, no jednak był to mocno ograniczony proceder i dopiero potem został rozwinięty przez Józefa Wissarionowicza Stalina. To gnostyckie myślenie o świecie samego Lenina zresztą powoduje, że nie jest on zdolny do jakichkolwiek kompromisów politycznych. Dlaczego? Jak się spojrzy na rosyjską scenę polityczną wtedy, kiedy wybucha w 1917 roku rewolucja, no to nie ma wątpliwości co do tego, że komuniści nie są główną siłą polityczną. My nie mamy sposobu na ocenę, jak wyglądał układ sił w społeczeństwie, jakie były poglądy, dlatego że nie przeprowadzono wtedy żadnych wolnych wyborów i nie było żadnych obopów i innych ośrodków badania opinii publicznej. Możemy sobie z jednej strony brać wyniki wyborów do dumy jeszcze sprzed rewolucji, no ale biorąc pod uwagę fakt, że potem Rosja zdążyła przegrać wojnę światową z Niemcami i wybuchły dwie rewolucje, lutowa i październikowa, to nie ma wątpliwości, że jakby no, układ sił w społeczeństwie po takich wydarzeniach musiał się radykalnie zmienić. W każdym razie przed rewolucją istniały w Rosji, one się zresztą ujawniały w czasie wszystkich wojen kontrrewolucyjnych, które prowadził Lenin z kontrrewolucjonistami, ujawniło się kilka obozów politycznych. Z jednej strony mamy prawosławnych zwolenników absolutyzmu. Potem mamy liberalnych republikanów, czy też liberalnych monarchistów, konstytucyjnych demokratów, tak zwanych kadetów. Następnie na lewicy mamy z jednej strony eserowców, czyli takich, bym powiedział, chłopskich socjalistów, nazwijmy ich w ten sposób, z bliskich anarchizmowi. Mamy mniejszewików, czyli socjaldemokratów i mamy bolszewików, czyli komunistów Lenina. Ile komuniści Lenina mogli, jakim się cieszyć realnym poparciem społecznym? Ja powiem tak. Lenin, jak wiadomo, raz przeprowadził, nazwijmy to w cudzysłowie, wolne wybory, w których pomimo licznych fałszerstw i nadużyć i zaangażowania aparatu państwa w przeprowadzenie tych wyborów, leniniści zdobyli 25% głosów. Jak wiemy, parlament ten się zebrał tylko raz i ponieważ Lenin nie cieszył się tam większością, to chwilę później otworzyły się drzwi, na salę weszli marynarze, jeden z nich postawił CKM na mównicy i wygłosił słynną frazę, która potem stała się anegdotą często powtarzaną, żeby się rozejść, bo będę mówił krótkimi seriami. W każdym razie w wyniku tych wyborów Lenin zdobył wtedy 25% głosów i ja myślę, że biorąc pod uwagę różnego rodzaju fałszerstwa wyborcze i nieuczciwości, tak naprawdę poparcie jego to gdzieś tak było między 10 a 15. Resztę zdobyli głównie eserowcy i mniejszewicy. Eserowcy zresztą stanowili zdecydowanie największą siłę polityczną w Rosji w tym czasie, dlatego że byli partią chłopstwa wiejskiego, które stanowiło większość ludności. I teraz tak, polityk, który chciałby przeprowadzić znaczące reformy polityczne, społeczne i tak dalej w Rosji, stworzyłby po prostu szeroką koalicję lewicową złożoną z bolszewików, mniejszewików i eserowców. Koalicja ta była na tyle silna, że zdecydowanie mogła uchwalić konstytucję dla Rosji odpowiednią większością i tak dalej i przeprowadzić w Rosji nawet bardzo, ale to bardzo radykalne reformy społeczne na drodze demokratycznej. Lenin jednakże odrzuca jako polityczny gnostyk jakikolwiek kompromis. Nie ma jakichkolwiek kompromisów, nie istnieje możliwość zawarcia jakiegokolwiek kompromisu politycznego, ideologicznego. Ma być tak, jak chce Lenin, ponieważ on jako jedyny zna prawdę objawioną, zawartą w pismach Marksa i Hegla. I koniec, nie ma dyskusji. Dlatego parlament został rozgoniony i doszło wtedy do sytuacji, w którym Lenin, ciesząc się poparciem jakichś 10–15% społeczeństwa, zapragnął pełni władzy. I to jest coś, co wymusiło, przy całym właśnie z powodu jego gnostyckiej sposobu myślenia, patrzenia na świat gnostyckiego, to wymusiło władzę dyktatorską. Co więcej, nie mogła to być zwykła władza dyktatorska, której się nie dało uzasadnić w postaci wyborczej. Musiała być to dyktatura typu totalitarnego. Dlaczego? Jako politolog z wykształcenia powiem Państwu tak. Politolodzy, którzy zajmują się badaniem problemów legitymizacji uprawomocnienia władzy, twierdzą, że system polityczny może się utrzymać, czy może warunkiem jego normalnego utrzymywania się jest poparcie minimum 30% społeczeństwa. Dlaczego 30%? Tyle trzeba, aby w systemie nawet autorytarnym móc dokonać zaciągu kadr do administracji państwowej, sądów, resortów siłowych, policji, wojska, służb specjalnych i tak dalej, bo 30% to jest tyle, żeby móc dokonać rekrutacji tych kadr ze swoich zwolenników. Jeżeli nie ma się 30% społecznego poparcia, to znaczna część systemu władzy rekrutuje się z osób, które wcale tej władzy nie popierają, ale zapisały się dla pieniędzy, kariery, apanaży itd. I jeżeli grupa rządząca ma poparcie mniejsze niż 30% społeczeństwa i połowę swojego na przykład aparatu musi zrekrutować z osób, które wcale jej nie popierają, to taka grupa zaczyna wpadać w obsesję wewnętrznych spisków, nielojalności itd. Mają bowiem świadomość, że w aparacie policyjnym, wojskowym, służb, administracji co drugi człowiek wcale ich nie popiera i pracuje dla nich dla kariery, pieniędzy, apanaży itd. I wtedy rozpoczyna się proces obsesji w postaci śledzenia wszystkich tych, którzy mogą ewentualnie zbuntować się przeciwko władzy. Innymi słowy, Lenin, ciesząc się poparciem 10–15% społeczeństwa, miał dwie możliwości do wyboru. Albo oddać władzę, ponieważ nie posiadał zaplecza społecznego, albo zbudować dyktaturę, dyktatury tyrańską, despotyczną, opartą na terrorze i ludobójstwie, po to, aby przerazić wszystkich tych, którzy mogliby, czy którzy się buntowali lub mogliby się chcieć zbuntować. I to, że Lenin taką dyktaturę się wprowadzić zdecydował, była to dyktatura terrorystyczna i ludobójcza, wynika właśnie z jego gnostyckiego charakteru i przekonania, że posiada monopol na wszystkie prawdy polityczne, społeczne i ekonomiczne całego świata. Dlatego też, odpowiadając na tytułowe pytanie, czy leninizm musiał być zbrodniczy, bez wahania odpowiadam, tak, musiał być zbrodniczy. Leninizm, gdyby był zdolny do kompromisów i zawarcia na przykład szerokiej lewicowej koalicji politycznej, mógłby być po prostu partią radykalnie lewicową, z którą moglibyśmy się zgadzać lub nie w zależności od poglądu, ale nie musiałby być zbrodniczy. Jednakże ciesząc się tak niewielkim poparciem społecznym, decydując się na zagarnięcie pełni władzy, musiał swoją władzę oprzeć na terrorze. Proszę Państwa, to byłoby na dzisiaj na tyle. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wpłaty na konto naszej fundacji. Oczekujemy oczywiście zawsze na kolejne wpłaty z dopiskiem na cele statutowe. Można również nas wspomóc finansowo, kupując nasze publikacje Moje i mojej żony, Państwo Narodowe i jego wrogowie w cenie 50 zł lub Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski w cenie 52 zł, wpłacając na konto naszej fundacji, tutaj jest poniżej, zresztą jest pod filmem w tekście, i każdy z Państwa, kto zakupi książki w ten sposób, dostanie od nas te książki z dedykacją. My sobie po tym, czy to jest 50 czy 52 zł, rozróżniamy, o którą książkę chodzi, i tych, którzy z Państwa chcieliby kupić w ten sposób książki, zachęcam do wpłacenia 50 lub 52 zł z adnotacją, uwaga, na cele statutowe, książka. Nasze książki można również kupić na stronie provitabona.pl w sklepie, zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej e-booka. Można również je kupić na zaprzyjaźnionej stronie internetowej, w sklepie na stronie konserwatyzm.pl. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.